Tak będziemy kamerować? To jest. Ten co wymyśla takie ścieżki rowerowe, to powinien bez siodełka jechać. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znowu odcinek pod tytułem Urlopowe kominy. Zaczynamy naszą wycieczkę. Białystok się kończy, jedziemy kierunek Choroszcz. A po co tam jedziemy? Na lody. No i przywitać się z Branickimi. A później będzie pomnik. Ale jaki pomnik, się dowiecie po drodze. Stary, bardzo stary. Chociaż na ile prawdziwy jest, zobaczymy. I oczywiście jak trasa do Choroszczy, to musi być co? Okrzyk tunelowo-mostowy. Ole, 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 heja. 35 minut i dojeżdżamy do Choroszczy. S8 na Białystok. Dziaga, 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 bum. I wjeżdżamy na chodniki. No dobra, przejedźmy się trochę chodnikiem. Zaraz jedziemy na ulicę, bo tutaj jeszcze nie wiedzą, co to jest ścieżka rowerowa. Nie wiem, czy wiecie, ale Green Velo teraz zrobili przez Choroszcz. Także tu punkt honoru, żeby wie... O, żartujecie. I taka atrakcja. Jak w Pałacu Branickich, to i króla trzeba spotkać. O królu, gdzie dzisiaj jemy? No jak to gdzie? W moim pałacu. Zdrowe smaki. I tak jak widzicie, trafiliśmy akurat na sesję zdjęciową z królem Sobieskim. I jest zabawa. Król zaprasza do zdrowych smaków. Ja was zapraszam do Choroszczy, do pałacyku. Zresztą lataliśmy tu, widzieliście, jakie ładne, piękne, przepiękne są tutaj plenerki. Spacerek dookoła stawu. Widzimy się na lodach. Taki ciekawy budynek. No ja to mam szczęście. A w duszę jeżdżę. Już się najadłem. A miało być tak pięknie. Ten tydzień jest cholernie nerwowy. Wiecie, co się stało? Ja tu stoję, ustawiam GPS-a, gdzie mam jechać. A pani za mną otworzyła lody. Wow! A już myślałem, że dzisiaj się obejdzie bez. Nie ma tak. Dzień dobry. Dziękuję. Najlepsze lody na świecie. Do widzenia. No i rad, nie rad, trzeba posiedzieć i zjeść lody. Jednak nie jest taki zły ten tydzień. Dobra, ja się zajadam. A wy zróbcie kawę. O, jakie dobre. A jakie zimne.
Aż oczy zamarzają. O! No to zdradzę wam, gdzie teraz jedziemy. Teraz pojedziemy do pomnika, do którego jadę już chyba drugi czy trzeci rok. Zawsze jakoś przyjeżdżam obok, a zawsze chciałem go zobaczyć. Więc co masz zrobić? Jutro zrób to dzisiaj, a jutro pojedziesz gdzie indziej. Więc jedziemy do pomnik Światowida, powiedział stojąc przy kościele. Tak gadam ze sobą. Zdziwiona pani. Ludzie renesansu tak mają. Ale pyszne. Nie lubię karmela, ale ten słony karmel wymiata. A kawowe to są prawdziwe kawowe. Dzisiaj nie ma Jacka, jak zauważyliście, więc kawy mi nikt nie zrobi. Więc kupiłem sobie lody kawowe. Tak to lepiej, że dajcie spokój. Półtora kilometra do naszego celu. Aku, drogu. Gorzej niż kapu. Chyba czyjeś prywatny jest. A może nie. Ale miejscóweczka. Nie kiepka. Z miejscu na ognisko. Które jest... Co tu jest napisane? Teren prywatny, udostępniony jako słowiańskie miejsce znajdujące się pod opieką rodzimego kościoła polskiego. Takie miejsce kultu. Nawet drobne leżą. I posążek Światowida, który patrzy na cztery strony. Tak, i Światowid mi rower wywalił. No zawsze byłem ciekaw tego miejsca. Musimy zdjęcia porobić, no przecież trzeba uwiecznić to wszystko. Ktoś miał fantazję i zrobił coś takiego. Warto zajrzeć, warto zobaczyć. Uszanując miejsce, możesz skorzystać, usiąść, zjeść. Pomyśleć, jak to było z tymi przodkami. Fajne miejsce, naprawdę takie inne. Może dojazd z Barszczewa do najprzyjemniejszych nie należy, ale można wybrać sobie inną drogę.
nawet i asfalt. Jezu, przyda mi się asfalt po tych tarkach. A bo trochę będzie widać, ale niestety dzisiaj długiej lufy nie ma. Chociaż aż dziw mnie łapie, że nie uciekają.